Dochodzi do Niemcy, dochodzi do strzału artyleryjskiego. Zmasowane, przygotowane artyleryjskie na pozycji. Rosjanie ustawiają karabin maszynowy MG i oddają serię, to znaczy Niemcy do ruskich. Rosjanie. Prowadzonego strzału Rosjanie przygotowywali się do finalnego ataku. Atak. Sygnały strzelają, ale w zasadzie są już bezradni, niezaznaczeni. Pijani czasami są ranni bestialsko. Wydała PlayStation na żywo. 45 rok był rok, już któryś rok wojny i w zasadzie... wojskowa. Przed państwem jeszcze raz. Zupa taka. Niezwyciężona armia radziecka. Polacy, którzy też choćby w dywizjach takich jak Kościuszkowska służyli w tej armii wtedy. Oraz oddziały niemieckie, czyli Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej Allenstein, Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej Narew, Stowarzyszenie Złoty Krzyż. Wielkie brawa za poświęcenie. Jesteśmy grupami rekonstrukcyjnymi, które jeżdżą po całej Polsce i pokazują różne wydarzenia historyczne, sceny batalistyczne z okresu 1939 roku do 1945 roku na wszystkich frontach II wojny światowej. Na dzisiejszej platformie rekonstrukcyjnej pojawiły się grupy takie jak GRH Allenstein, GRH Narew. Rekonstruowaliśmy dzisiaj fragment bitwy, bitwa o Celą. Spotkaliśmy się tutaj, aby właśnie pokazać ludności miejscowości Dobrej, właśnie jakie wydarzenia, co się wtedy działo, kto z kim walczył, pokazać prawdę historyczną tak naprawdę, tym się zajmujemy. Każdy, kto chce tak naprawdę, każda osoba może dołączyć do grupy rekonstrukcyjnej, tak? Wszyscy pasjonaci albo osoby, które właśnie chcą zacząć swoją przygodę z historią, pokazywać innym historię taką, jaka była naprawdę. Każdy człowiek może tak naprawdę dołączyć do nas, do naszych szeregów i bawić się razem z nami, pokazywać ludziom to, co się działo właśnie podczas II wojny światowej, I wojny światowej. Wyprodukowania hełmu M42, tak? Czyli M40. M40, ten jest akurat, ale pominąłem tego M40, nie? Czyli te były produkowane od 35 do 40. Od 40 były produkowane do 42. Raz, dwa, trzy, niby są takie same, ale różnią się. A czym się różnią? Ten jest tutaj podwinięty, tak? Grupa Rekonstrukcji Historycznej Allenstein, zaprzyjaźnieni ze mną ludzie, w zasadzie jeden, który nimi dyryguje, zgodzili się znowu przyjechać. No w sile, jakiej mogli, przy określonym budżecie, z działem, z bronią, z pirotechniką, wysadzali tutaj, jak Państwo mogli widzieć, a ci, którzy nie widzieli, niech żałują. To, co się dało, wczoraj konstruowaliśmy taką szopę, która dzisiaj była wysadzona. Grupa Rekonstrukcji Historycznej Allenstein wsparła się tym razem także grupą Narew i grupą Złoty Krzyż. Dlatego, że to są po prostu pasjonaci wiedzy historycznej i tego typu, że tak powiem, wydarzeń.
I dzisiaj mieliśmy przyjemność oglądać bitwę, taką potyczkę, którą nazwano bitwą o wzgórze Selów. Kampania Berlin już prawie zdobyty, rok 45, wojska rosyjskie nacierające na Berlin, linia Odry-Nysy Łużyckiej. Fajna lekcja historii dla dzieciaków, które dzisiaj trochę zapominają o tym, w jakim kraju żyjemy, mam wrażenie, siedzą przed komputerami i nie bardzo już kojarzą, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu ziemie te były ziemiami, gdzie działy się tragedie i gdzie ich na przykład dziadkowie musieli walczyć o to, żeby ten kraj był wolny, niezależnie od tego, czy byli to żołnierze wyklęci, czy ludzie, którzy walczyli z Armią Czerwoną. My chcemy tą historię przybliżać przy takich wydarzeniach jak Dni Dobrej, bo to nie tylko sztuka zorganizować koncert i tańczyć. Sztuka także powiedzieć lub pokazać młodym ludziom coś mądrego, a ci ludzie się do tego nadają najlepiej, dlatego że nimi nie kieruje chęć zysku, tylko pasja. I takich ludzi należy się trzymać, takich ludzi my też staramy się trzymać. I oni to robią chyba najlepiej dzisiaj, pomimo tego, że Dobra jest małym miasteczkiem, dosyć dużo ludzi, bardzo gorąco, w niesprzyjające warunki, oni zrobili swoją robotę, było bardzo fajnie, dziękuję im strasznie za to.